Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Michał i wraz ze mną jest... Juju, witam wszystkich bardzo serdecznie. I dzisiaj sobie obejrzymy trailer nowego Grand Prix, który się pojawił dzisiaj. Rustland Grand Prix. Co nie? Tak. To co? Przechodzimy do oglądania, co nie? Oczywiście. 30 sekund to trwa, więc let's go. Tak oto się zaprezentował trailer tego Rustland Grand Prix. Tutaj jak widzicie sobie, zresztą tak ona, ta trasa się prezentuje. Co prawda jest to na razie intro, aczkolwiek... Możesz jeszcze pokazać ten cały... No wiesz, to co ci wysłałam oczywiście. Tak, i właśnie mam zamiar to zrobić, bo mamy tutaj drugi film, który trwa już 2 minuty 51 sekund i jest przedstawienie mapy pod nazwą Mega Mix Mania. I tak ta trasa się będzie nazywać. Ten Grand Prix jutro już startuje. Ciekawe, o której godzinie u nas. Dobra, to co? No. Zaczynamy, co nie? Oczywiście. Zaczynamy. Prezentacja wyścigu już tutaj jest. Ładnie ta trasa się prezentuje, moi drodzy. Ładnie, bardzo ładnie. Mi się bardzo kojarzy ta trasa z jednym poziomem, z Crasha of the Titans. Chyba wiesz, który mam na myśli. No, chyba wiem. Mówiłam ci wcześniej. Kurde, ale powiem wam szczerze, że... muzyka tutaj wymiata dosłownie... szybkie granie na gitarce, nie? No, w sumie to nawet jakby były to takie dwa połączone poziomy z Titansa. Ej, ale co jak co teraz... dosłownie nie wiem, co ja mogę powiedzieć na ten temat. Dosłownie ten Grand Prix zamknął mi mordę teraz. Co ci twórcy odpalają z tą grą? Ja pierniczę. Ej, ale ta trasa naprawdę jest mega. Aż się zastanawiam, jak tutaj trzeba będzie te literki CTR zdobywać i relikty. No. Jakie czasy tutaj będą? Ale ogólnie od tego Grand Prix jutro wchodzą te czasy tych twórców. O, ja pierdzielę. Ej, przecież to będzie... przecież to będzie rozpierdziel tam. Ogólnie to co sądzisz o postaci Megamixa? Ej, no bardzo fajnie, że oni zaimplementowali jego postać. Tak. W ogóle też jest nowa maska. No właśnie przed chwilą... Nie mam pojęcia co to za maska, ale ona jest bardzo podobna do Uki Uki z Of The Titans. No albo właśnie Crash przed chwilą taki, użył. Taki mix, Uki Uki z Aku Aku. Trochę no. Bardziej. Ej, nie, naprawdę mega. Ale w ogóle co to są za bomby tutaj na tej trasie porozstawiane? Nie mam pojęcia, ale ta trasa zapowiada się mega. Ej, dobra, ja myślałem, że ten Gingerbread Joyride będzie najlepszą trasą, ale widać, że ta trasa Mega Mixa kurde wymiata. Ja w niedzielę. Jezus Maria, o Jezu. Ej, wiecie co to oznacza? Ja miałem mieć ogólnie teraz przerwę od live'ów, nie? Bo na rzecz let's play i tak dalej, ale myślę, że jutro i pojutrze można sobie streama walnąć z tego. No. Ogólnie ja chyba live'y jutro sobie... mam wolne, no? Więc wybacz, że ci przerwę, ale akurat jutro mam wolne, więc będzie można się razem za to zabrać. No ewentualnie pojutrze, bo zobaczymy, o której w ogóle będzie dostępna ta trasa, ale... O Jezus Maria! Co to będzie? O Jezu! Ja pierniczę! Nie, naprawdę mega. Ładnie to się prezentuje. Tutaj ogólnie jeszcze... był film od Canadian Guy, ale my sobie myślę, że nie będziemy go oglądać, bo on tam koło 12 minut trwa. Ale nie hej, Canadian Guy naprawdę fajnie tam jakby, z tego co oczywiście fragment sobie puściłem przed nagraniem tej reakcji,
to Canadian Guy tam tłumaczył między innymi takie różne easter eggi, które są w tym poziomie, więc jeżeli chcecie się zapoznać z easter eggami w tym poziomie, czy różnymi takimi mini ciekawostkami, to zachęcam do obejrzenia materiału u Canadian Guy. A teraz co? Obrazki. Tutaj mamy pierwszy obrazek, czekajcie, ja wyłączę kamerkę swoją. Tutaj mamy pierwszy obrazek. Który pokazuję jeszcze raz? Ten, co mi wysłałaś, ten The Tip, Pit Stop, Challenge i tak dalej, co tutaj jest. Czyli między innymi z Grand Prix. Jakie tutaj między innymi czekają nas nagrody i tego typu rzeczy. Dużo postaci dostanie w ogóle skiny, jak Crash Coco, Polar w ogóle dostanie fajnego skina, Pura dostanie skina, Engine, Cortex, Dingodile, Tiny. Jeszcze Nina ma mieć skina i w ogóle większość postaci będzie miała skiny. No ale i to jest właśnie naprawdę mega. Ale jest jedna postać, która pewnie skina nie dostanie. Kto? Giri. No Giri nie dostanie, bo Giri jest niedocenianą postacią i bardzo dobrze, tfu na niego. No. To więc teraz jak widzicie, tak się prezentuje ten oto obrazek. No, przyznam szczerze, że mega mi się podoba. Ale powiem szczerze, że trochę szkoda, że akurat w tym Grand Prix się pominęli Giriego, bo akurat uważam, że tutaj mogliby mu fajnego skina zrobić. Może i tak w sobie, no. Jest jakaś tym prawda. Giriego nikt nie lubi. No, dokładnie. Więc tak oto prezentuje się właśnie to zdjęcie, jak zresztą widzicie. Tutaj macie Bronze Tier, Silver Tier, Gold Tier. Oczywiście Champion nasz, Champion Card w sensie. Naprawdę wow. Wow i jeszcze raz wow. No i trasa Mega Mix Mania oczywiście. Dobra, tutaj mamy już to pokazane, to włączę z powrotem kamerkę. Wyłączę ten obrazek. I czas odpalić to. To arcydzieło. W sumie to zrobimy coś takiego. Kurde, ej. O. Zrobimy coś takiego. I proszę bardzo, co my tutaj mamy? Jest to screen z chyba tego właśnie filmiku. Z tą różnicą, że mamy tutaj maskę właśnie. Która moim zdaniem przypomina mi Ukę z Crash of the Titans. Ja uważam, że to jest połączenie Uki z Aku Aku jednak. Popatrz na te liście tej maski. Mhm. I ogólnie jakby boki tej maski, a środek maski. Środek jakby jest po prostu Uka z Of The Titans, a boki jakby Aku Aku. Więc to uważam, że ta sama maska to jest taki miks. No. Tak więc... A może jest to przedstawienie maski, która by wygląd maski, który... Kurde! Czekajcie, myśli nie mogę na spokojnie znaleźć. Może tak jakby właśnie... Kurde! Jezus Maria! Widzicie, przez to, że już się tak podniecam w tym Grand Prix, to nie mogę złapać tego języka, żeby jakby to wytłumaczyć. Pamiętacie 10 wymiar z Twinsanity, nie? To może to właśnie jakby powstał 10 wymiar, taka powiedzmy mapka nawiązująca do 10 wymiaru, albo po prostu jakby wiecie, dodatkowa postać w takim Twinsanity, to może to właśnie byłaby ta maska tą dodatkową postacią. Ja po prostu uważam, że to jest pewnie mix Uki z Aku Aku. Bo skoro sama trasa też ma nazwę Mega Mix Mania i mamy też generalnie samego Mega Mixa, więc cała trasa pewnie jest takim mega mixem i po prostu w tej trasie jest wszystko z każdej gry Crasha, mi się wydaje. Będziemy musieli to obczaić, jak już będzie ta trasa i jak będziemy już jechać na tej trasie, będziesz musiał zwrócić, Michał, uwagę na wszystko, co jest na tej trasie. No, będę starał się zwracać uwagę na te rzeczy. Tak czy siak, ludzie, no, długo się nie usłyszeliśmy, jeżeli chodzi o jakieś takie, powiedzmy, bardziej live'y, no bo ostatni raz live'owałem 5 stycznia, więc jutro, jeżeli o normalnej godzinie będzie już dostępny ten Grand Prix, czyli powiedzmy o 15, to jutro o godzinie 15 lub 16 albo 17 pojawi się krótki live, bo niestety jutro mam jeszcze robotę, a pojutrze widzimy się na dłuższym live'ie z tego oto sezonu. I myślę, że live'y w tym miesiącu, jak i w lutym, będę robił tak, że trochę będę je rzadziej robił, ale będą jakoś tak raz, może dwa razy w tygodniu. To tyle ode mnie, ze mną była Justyna.
Tak, do zobaczenia następnym razem. I widzimy się na torze. Oczywiście. Do zobaczenia.